Hej, cześć, witajcie. Na kanale Krzynów Garaż. Krzynów z tej strony. Dzisiaj robię malutką robótkę dla kolegi jednego. Podłączam mu światła, podświetlenie klamek, lampki, diody w klameczkach. Tam ma to przygotowane. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć chwileczkę, odrobinkę o PWM-ie, tak zwanym, czyli Pulse Width Modulation, czyli sterowanie wypełnieniem impulsu. Ponieważ te diodki będą podłączane pod zasilanie drzwi. Z zasilania drzwi potrzebuje sygnały masy i podświetlenia po pozycjach, tak? Czyli te co tutaj guziczki wszystkie się podświetlają w drzwiach na zielono, no to z tego sygnału też będę brał zasilanie tej diody tam w drzwiach, w klamce. Co to jest PWM? PWM nie jest tak naprawdę. PWM jest napięciem przemiennym. Co prawda mówi się, że to jest napięcie stałe, bo zasilamy odbiorniki prądu stałego tym, ale PWM tak naprawdę jest napięciem przemiennym i polega na zmianie szerokości impulsu. Czyli jeżeli to jest przemienne, czyli jest raz masa, raz jakieś tam napięcie, załóżmy 12 V. Raz masa, raz 12, raz masa, raz 12. No i teraz czas trwania 12 i czas trwania masy, to taki prostokąt się rysuje, jest zmienny. I teraz im więcej mamy 12 V, tym jest jaśniej, załóżmy tutaj, jeżeli mówimy o podświetleniu na przykład drzwi. Im mamy więcej masy, tym jest to ciemniej. Natomiast wartość skuteczna tego, czyli tak ogólnikowo rzecz biorąc, wartość średnia, jest pokazywana na przykład przez miernik tam od 3 do tych 12 V. Pokażę Wam, jak to wygląda na oscyloskopie. Tutaj mamy włączone teraz, podłączone mamy tak masę i sterowanie podświetleniem drzwi. Spójrzcie na oscyloskop, jak to się w tej chwili tutaj. Żeby nie odbijało, to zrobimy o tak. Więc patrzcie, jest to wypełnienie impulsu. Ja to wezmę, trochę przesunę w dół. Ono idzie. Range zmieńmy na mniejszy. Na większy. To jest 7 V. To jest 7 V. O, spójrzcie. No i teraz tak, miernik wskazuje, jakbyśmy przyłączyli na napięcie, 7,31. Reguluje jasnością deski. No i mamy od 4 minimum, no do prawie 12. Tak? No weźmy na minimum, przełączmy na oscyloskop. No i patrzcie, to jest średnia wartość 4,1 V. Zobaczcie, ile jest masy. To jest masa, załóżmy to jest poziom zerowy, to jest poziom 12 V tutaj. No i mamy trochę masy. Trochę dwunastki, trochę masy, trochę dwunastki, trochę masy, trochę dwunastki. No ale tej masy jest więcej. I uśredniona wartość skuteczna napięcia odczytywana przez miernik czy inne tam przyrządy pomiarowe, jakie by były, to jest 4 V. No ja teraz reguluję jasność więcej. Tak, tam się deska nam ładnie rozświetla. Załóżmy, damy maksa. No i co się stało? Poważno, mocno. No tych szpilek w dół, które robią za masę, praktycznie nie widać. No patrzcie, przejedziemy powoli, patrzcie na zmieniającą się wartość napięcia. Częstotliwość jest 100 Hz, bo to tak to jest wymyślone akurat w wagu. No i jedziemy, zwiększam. Miernik to nie ma, wiadomo, próbkowania jakiegoś, super. Widzicie, jest 8 V, wartość skuteczna, średnia. Tutaj mamy DC5, czyli to jest 5 V na jedną krateczkę. Tu mamy 5, 10. No, mniej więcej. Co? Patrzcie, ile jest razy masa? To jest modulacja szerokości impulsu tak naprawdę w czasie. To patrzcie, ile czasu jest masy, a ile czasu jest tego tych tam 12 V. Teraz to już są w ogóle szpileczki do masy, a jest cały czas 12. No i teraz już przechodzi to praktycznie na maksa, tak? Jestem tutaj pokrętłem na maksa. No i na tym to polega. Tak samo sterowane są, tutaj mówię akurat o Octavii, to jest Octavia 2 RS, ładna, niebieska, taka. I wszystkie światła,
Przede wszystkim światła. Wszystko jest sterowane PWM-em. Jakby się podłączyć pod każdą z możliwych żarówek w samochodzie, no nie wiem jak przy Xenon, przy Xenonach raczej nie, ale jakby się podłączyć pod jakąś żarówkę mijania, pod żarówkę mijania, też jest sterowane PWM-em, bo można żarówkę mijania przyciemniać po prostu płynnie, zależy w jakim trybie pracuje, za pomocą VCDS-a, czyli to też przyciemnianie nie jest, że zwalamy z 12 do 6 V, nie, tylko zmieniamy wypełnienie tego impulsu. Że na tym to polega. Wszyscy się pytają, na czym to polega. I teraz, jeżeli pod takie zasilanie ktoś z takiej żarówki z tyłu bierze, na przykład ludzie biorą zasilanie do jakiegoś modułu haka nieoryginalnego, no to wyobraźcie sobie, jak sterownik musi się czuć. Haka, który jest elektronicznym sterownikiem i dla niego te 100 Hz to jest nic. I on rozpoznaje zasilanie, brak zasilania, zasilanie, brak zasilania. No i co robi? No po prostu chłopakowi chlęka psycha temu sterownikowi, bo on nie wie, co się dzieje, także nie wolno. Tyle razy było to pytane na forum, czy mogę wziąć z pozycji, czy tam ze światła hamowania jakieś zasilanie, czy ze wstecznego tam brali pod kamerę. No na wstecznym pojawia się dokładnie taki impuls i sterownik, który włącza kamerę podczas pojawienia się napięcia na żarówce wstecznego, załóżmy tak jest wyzwalany, no to dostaje takie coś. Prawda, przy wstecznym to będzie takie coś bardziej, bo wsteczny nie jest tam jakoś mocno, załóżmy, przyciemniony. Natomiast takie coś dostanie i on jest w stanie rozpoznać te szpileczki. Jest w stanie rozpoznać, bo to jest elektronika, działa bardzo szybko. I dla niego to jest sygnał, tak zwany implausible signal, czyli sygnał nieokreślony. No, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o przebiegi PWM w grupie WAG. Dzięki i pozdrawiam. Szybki filmik na razie. Cześć, trzymajcie się.